Otwieram obrady 24. sesji Rady Gminy Grzegorzew. Witam serdecznie na obradach Panie i Panów Radnych. Witam serdecznie Panią Wójt Gminy Bożenę Dominiak. Witam Panią Skarbnik, na co dopierałem. Witam Panią Katarzynę Fila, Dyrektora do spraw administracyjnych Urzędu Gminy w Grzegorzewie. Witam wszystkich Państwa śledzących obrady dzisiejszej sesji za pośrednictwem mediów. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych Rady Gminy Grzegorzew w obradach 24 sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi podstawę do odbycia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Państwo radni, szanowni państwo, porządek obrad określony został przeze mnie w przesłanych zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Jeżeli nie usłyszę w tym momencie innych wniosków, przystąpimy do realizacji zgodnie z programem. Punkt trzeci porządku obrad sesji dotyczy przyjęcia protokołu z obrad 23 sesji Rady Gminy. Niniejszym występuje o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Bardzo proszę o oddanie głosu Państwa radnych. Panie Krzysiu, coś mi tutaj. Jeszcze raz próbuję. Tak, ale nie miałem głosowań w ogóle, nie? O, już teraz jest. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na podstawie przeprowadzonego głosowania protokół z obrad ostatniej sesji został przyjęty 12 głosami za. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Państwo radni, szanowni państwo, przedkładam informacje o pismach i wnioskach, które wpłynęły na adres Rady Gminy w okresie od 29 września do dziś. Szanowni państwo, uprzejmie informuję. 16 października Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu spotkała się z państwem dyrektorami szkół celem przedyskutowania spraw związanych z funkcjonowaniem szkół w czasie pandemii koronawirusa. Omówiliśmy także bieżące potrzeby występujące w naszych placówkach. Szanowni państwo, nasze szkoły w tej trudnej sytuacji radzą sobie, przygotowane są na różne sytuacje, mają wypracowane tryby postępowania. Państwo dyrektorzy, pragnę podkreślić, że wysoce doceniamy wasze wysiłki w zapewnienie właściwej organizacji oraz bezpiecznych warunków pracy i nauki w naszych szkołach. Dziękujemy, że tak odpowiedzialnie i skutecznie radzicie sobie państwo z tym wielkim wyzwaniem. 22 października odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy. Celem tego posiedzenia była analiza złożonej przez panią wójt informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020 oraz omówienie projektów uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Ponadto 22 października radni Rady Gminy spotkali się z członkami Społecznego Komitetu Organizacyjnego nadania księdzu Szczęsnemu Starkiewiczowi oraz Władysławowi Kasprowiczowi honorowego obywatelstwa Grzegorzewa. Członkowie komitetu złożyli informację o prowadzonych działaniach w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Uprzejmie informuję, że społeczny komitet przygotowujący te wydarzenie pracuje w składzie. Pan Zbigniew Molicki, radny Grzegorzewa, przewodniczący komitetu. Członkowie: pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, pan Andrzej Kalisz, reprezentujący OSP Grzegorzew, pan Stanisław Pyka, prezes Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew, pan Henryk Żurawik, sołtys Grzegorzewa, pani Małgorzata Piotrowska, reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzewie oraz pan Błażej Prażanowski, hobbysta historii Grzegorzewa. Zapewniając o naszej współpracy z utworzonym komitetem, bardzo cieszę się, że w pracę w komitecie zaangażowały się osoby tak aktywne i ściśle związane z naszym samorządem, w tym radni gminy Grzegorzew minionych kadencji. Osoby księdza Szczęsnego Starkowicza oraz Władysława Kasprowicza, ich zasługi i szerokie działania na rzecz rozwoju miejscowości Grzegorzew bezsprzecznie winny zostać podkreślone, przybliżone naszej lokalnej społeczności oraz należycie uhonorowane. Dlatego też bardzo dziękuję Państwu za podjętą inicjatywę. Szczególnie tutaj serdeczne podziękowania na ręce pana Zbigniewa Molickiego. Kontynuując, Szanowni Państwo, informuję, że prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie wystąpił do naszej Rady Gminy z wnioskiem o zaopiniowanie cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Konieczność wyrażenia przez Radę Gminy opinii w tej sprawie wynika z umowy wykonawczej zawartej 29 grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Grzegorzew a Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Powyższa problematyka stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Państwo radni, Szanowni Państwo, informuję, że wójt gminy pani Bożena Dominiak przekazała do wiadomości Rady Gminy pisma w następujących sprawach. Pismo skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie o udzielenie informacji, czy PKP nadal planuje budowę wiaduktu nad linią kolejową w Barłogach. W związku z prowadzonymi pracami nad zmianą studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów naszej gminy, informacja PKP, jak podkreśliła wójt gminy, jest niezbędna, biorąc pod uwagę planowane zagospodarowanie przestrzeni w rejonie tego wiaduktu. Ponadto pani wójt przekazała do naszej wiadomości pisma, z jakimi wystąpiła do Zarządu Powiatu Kolskiego oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w sprawach wspólnego odbycia wizji w terenie w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa przy ulicach Toruńskiej i Kolejowej w Grzegorzewie, celem wypracowania działań dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w tym rejonie Grzegorzewa. Kolejne pismo dotyczyło wniosku o uwzględnienie w planach inwestycyjnych powiatu na 2021 rok zakupu i montażu radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości rzeczywistej w ciągu ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Informuję, że wójt gminy skierowała pismo do kierownika Ośrodka Zdrowia w Grzegorzewie o udzielenie informacji na temat aktualnie obowiązujących zasad funkcjonowania ośrodka oraz odniesienie się do zgłaszanego przez Państwa radnych oraz mieszkańców problemu z dostępem pacjentów do naszego ośrodka zdrowia. Na zakończenie swojego wystąpienia uprzejmie informuję, że do wiadomości Rady Gminy przekazany został protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych przez naszą gminę. Kontrola przeprowadzona została 21 września bieżącego roku przez dwuosobowy zespół kontrolny inspektorów wojewódzkich działających z upoważnienia wojewody wielkopolskiego. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu zadań obronnych realizowane przez Urząd Gminy w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 21 września 2020 roku. Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości wymagających wydania zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono, że przedstawiona w trakcie kontroli dokumentacja zapewnia realizację zadań obronnych w czasie pokoju i wojny. Problematyka przygotowań obronnych znajduje właściwe zrozumienie ze strony kadry kierowniczej urzędu.
oraz że przedstawioną dokumentację spraw obronnych opracowano na wysokim poziomie merytorycznym. Panie Wójcie, gratuluję tak wysokiej oceny realizowanych zadań. Bardzo proszę o przekazanie naszych podziękowań i gratulacji panu inspektorowi Januszowi Poroninowi, odpowiedzialnemu za realizację zadań obronnych w Urzędzie Gminy. Szanowni Państwo, w punkcie 5 wysłuchamy sprawozdania wójta gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, pani wójt, oddaję pani głos. Panie i panowie radni, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, oglądający naszą dzisiejszą sesję, wszyscy państwo, którzy są zainteresowani pracą naszego samorządu gminy Grzegorzew. Witam państwa na obradach dzisiejszej sesji. Przedkładam informację o mojej pracy w okresie międzysesyjnym. To jest od 29 września do dziś. Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni mieszkańcy, witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy państwo, jesteśmy w sytuacji absolutnie wyjątkowej. Mam tutaj na myśli sprawę pandemii, jaka dotyka nas wszystkich. COVID porządkuje nasze życie i pisze scenariusze. Wszyscy przechodzimy wielki czas próby, dlatego też apeluję do wszystkich mieszkańców, abyśmy dbali o siebie i o naszych bliskich, abyśmy stosowali się do przepisów, jakie są teraz od soboty nałożone, gdyż cała Polska objęta została czerwoną strefą. Drodzy państwo, jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się, że nasi uczniowie wrócili do szkół, tak, na stacjonarne nauczanie. Decyzją naszego rządu od poniedziałku uczniowie klas 4-8 uczą się już zdalnie. Na ręce dyrektorów szkół pozdrawiam wszystkich nauczycieli i trzymamy za was, drodzy państwo, kciuki i również rodziców, opiekunów, abyście państwo to wszystko przetrwali. Drodzy państwo, mówiąc o tej sprawie, chciałabym poinformować wszystkich, że wczoraj, to jest 26 października, dyrektor szkoły podstawowej w Barłogach wystąpił do organu prowadzącego, jakim jest gmina, z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w klasie drugiej i przejście uczniów na nauczanie zdalne do 30 października bieżącego roku. Dotyczy to uczniów klasy drugiej, 20 dzieci. Czym to jest podyktowane, drodzy państwo? Otóż wniosek dyrektor uzasadnił tym, że wystąpił przypadek zachorowania na COVID-19 u nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie drugiej. Wszystko to, szanowni państwo, poparte jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a ja jako organ prowadzący przychyliłam się do tego wniosku. Także w klasie drugiej w Szkole Podstawowej w Barłogach mamy taką sytuację. Drodzy państwo, sytuacja związana z COVID-em jest bardzo dynamiczna. Z dnia na dzień zmienia się. Na terenie naszej gminy przebywa 35 osób na kwarantannie, w tym właśnie 20 dzieci, a w izolacji domowej mamy 5 osób. Tak wygląda się, przedstawia się sytuacja epidemiczna na terenie naszej gminy. Drodzy państwo radni, 22 października spotkaliśmy się podczas obrad komisji stałych Rady Gminy, wszystkich komisji. Omawialiśmy wówczas sytuację finansową naszej gminy. Omawialiśmy również sytuację oświaty. Dyskutowaliśmy nad projektami uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Państwo radni przychylili się do mojego wniosku o niepodwyższanie stawek podatkowych na rok przyszły. Czyli pozostajemy przy stawce 54 zł za 1 kwintal żyta, stanowiący podstawę do wymiaru podatku rolnego. Dodam tylko, że maksymalna stawka to jest 58 zł. Skutek finansowy obniżenia tej stawki do 54 zł
to w ciągu roku jest kwota tak ponad 30 tysięcy, drodzy Państwo. Pozostawiamy na tym samym poziomie wszystkie podatki, podatki od nieruchomości. Również będziemy jeszcze rozmawiać na temat stawek podatku od środków transportowych. Również Wysoka Rado, pozostawimy na obecnym poziomie. Natomiast jeszcze obecnie nie ukazał się przepis w tej sprawie i w tej sprawie będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Pan kierownik Wiktor Bloch 22 października przedstawił radnym wspólnie ze mną realizację zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020, w tym również o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dyskutowaliśmy, Szanowni Państwo, szeroko na temat finansowania oświaty, na temat dochodów i wydatków gminy oraz tego, czy wskutek pandemii istnieje zagrożenie dla płynności finansowej naszej gminy. Drodzy Państwo, czy niepokoi nas dług publiczny, czy mamy problemy finansowe? Z całkowitą odpowiedzialnością, panie, panowie radni, szanowni państwo, szanowni mieszkańcy, zapewniam państwa, że sytuacja finansowa naszego samorządu na dziś jest dobra. Zapewniam państwa, że na rachunku gminy mamy zabezpieczone 100% potrzeb na oświatę i 100% potrzeb zaplanowanych na zadania inwestycyjne. Także, drodzy państwo, nie ma żadnego zagrożenia. Odzwierciedleniem naszej sytuacji finansowej będą dzisiejsze zmiany w budżecie, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Szanowni państwo, dla każdej ze szkół decyzją państwa radnych dzisiaj w zmianach do budżetu przekazujemy po 20 tysięcy złotych, aby w każdej ze szkół wykonać najpilniejsze zadania, które na początku roku planowaliśmy, ale z racji tej, że musieliśmy zmieniać budżet, te zadania zostały odłożone. I tak, drodzy państwo, w szkole w Barłogach wykonamy odwodnienie do istniejącej wybudowanej kanalizacji deszczowej. W szkole podstawowej w Bylicach wykonamy taki murek, który jest ognioodporny, który jest potrzebny w kotłowni, bo pamiętają państwo, że tam zmienialiśmy sposób ogrzewania, czyli z olejowego przeszliśmy na ogrzewanie ekogroszkiem. W związku z tym inspektorzy, którzy dokonują przeglądu budynków zgodnie z prawem budowlanym, mamy takie tam zastrzeżenie i uwagę, że należy to wykonać i dlatego też jeszcze w tym roku chcemy to zadanie zrealizować. To była szkoła w Bylicach Kolonii. Jeśli chodzi o szkołę w Grzegorzewie, to szanowni państwo, zamierzamy zmienić wizerunek tego ogrodzenia przy przedszkolu. Pamiętają państwo i widzą państwo ten siatkę, która jest już troszeczkę przyniszczona. Także po 20 tysięcy dla każdej ze szkół jeszcze w tym roku z naszego budżetu zostanie przekazane. Państwo dzisiaj zdecydujecie wtedy, kiedy będziemy debatować na temat zmian w budżecie. Przechodzę do dalszej części informacji o mojej pracy. Dodam tylko jeszcze, że pan kierownik Wiktor Bloch przygotował informację bardzo szczegółowo, bardzo obszerna jest to informacja. Panie kierowniku, bardzo dziękujemy. Na pewno jeszcze kilka słów podczas sesji pan kierownik jeszcze powie, ale zapewniam państwa, że nie ma żadnego zagrożenia. 100% pieniędzy zabezpieczonych jest na te wszystkie zadania. Państwo pamiętają, że wspólnie z powiatem kolskim planujemy ułożenie nakładki na drodze Tarnówka-Grzegorzew. Znajduje to również dzisiaj odzwierciedlenie w budżecie w proponowanych zmianach. Otóż, szanowni państwo, dwa przetargi były przeprowadzane na budowę, na tę nakładkę na tej drodze. Pierwszy przetarg był o 70% wyższy od szacowanej kwoty, po czym został unieważniony. Następnie Powiatowy Zarząd Dróg, Zarząd Powiatu Kolskiego ogłosił drugi przetarg i w tym drugim przetargu jest kwota wyższa też od planowanej o 30%. Z czym to się, Wysoka Rado, wiąże dla nas? Z tym, że pan starosta, członkowie zarządu i pan dyrektor zapytali, czy gmina wygospodaruje 40% tej kwoty jeszcze potrzebnej, bo tam jest 21 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, a po naszej stronie pani skarbnik jest 8,5 tysiąca złotych.
Panie, panowie radni, te zmiany również będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji w zmianach do budżetu. Kolejna zmiana do budżetu, jaką państwu będziemy przedstawiać z panią skarbnik, to kwota 2000 zł. Jest to już myślenie na przyszłość. Pamiętają państwo, rozmawialiśmy podczas komisji stałych, że w tym roku, jeżeli wygospodarujemy pieniądze na dokumentację techniczną, mamy tu na myśli wspólnie z powiatem przebudowę drogi od drogi krajowej nr 92 w kierunku Boguszyńca. Ta droga wymaga naprawdę naprawy i decyzją państwa radnych wybraliśmy na 2021 rok tę inwestycję, tę drogę, o czym był uprzejmy pan przewodniczący rady czytać, kiedy to wystąpiliśmy z pismami do powiatu. Wysoka Rado, 2000 to jest udział gminy, też 40% na wykonanie projektu technicznego. No takie są realia, że na projekt techniczny też trzeba dołożyć. Jeżeli teraz ten projekt techniczny zostanie wykonany, jutro jest posiedzenie zarządu powiatu, a sesja jest pojutrze, nasze uchwały zostaną skierowane do Rady Powiatu Kolskiego i wspólnie będziemy realizować kolejne inwestycje, a projekt techniczny, który w tym roku zostanie wykonany, będzie już dla nas taką, będziemy mieć wiedzę, jaką wartość będzie miała ta przebudowa, tak? Obyśmy nie byli zaskakiwani takimi kwotami jak obecnie, jeśli chodzi o nakładkę w Tarnówce. Czyli po uchwaleniu budżetu powiatu i naszej gminy będziemy szybciutko, to już tutaj zarządca drogi będzie ogłaszał przetarg, a dla nas będzie to już informacja finansowa, jakiego rzędu pieniądze przeznaczymy na ten cel, a pamiętają państwo, że w projekcie budżetu na 2021 zamierzamy zabezpieczyć 300 tysięcy złotych, o czym już zapewniałam pana starostę i członków zarządu. Szanowni państwo, pozwalam sobie o tych informacjach mówić, dlatego że rozmawialiśmy o tym 22. Kolejna zmiana finansowa to brakuje pieniędzy na budowę drogi w Bylicach Kolonii. I tutaj też wygospodarujemy wspólnie 67 500 zł. Pamiętają państwo, że ta droga dofinansowana jest z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Otrzymaliśmy tam 150 000 dotacji. Jeżeli państwo radni dzisiaj zgodzą się na te zmiany, to kwota inwestycji zamknie się wartością 237 500 zł. I jeszcze w tym roku będziemy to zadanie realizować. Drodzy państwo, jutro, to jest 28 października, następuje przekazanie placu budowy przy ulicy Rzecznej w Barłogach. Realizujemy zadania inwestycyjne zaplanowane w tym roku. Także panie przewodniczący, w pańskie imieniny będzie to... Nareszcie. Tak, miły taki akcent też. Państwo radni, w ramach drugiej puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy dwa wnioski. Złożyliśmy dwa wnioski na dofinansowanie zadań tutaj remontowych w oświacie. Zgodnie z naszą wspólną decyzją, tak? Czyli na 1 200 000 złożyliśmy kwotę dla szkoły podstawowej w Grzegorzewie, a na 500 000, czyli 500 tysięcy na prace remontowe w szkole w Bylicach. Oby nam się powiodło, obyśmy otrzymali dofinansowanie, to zdecydowanie poprawilibyśmy wizerunki tych dwóch obiektów, tych placówek. 16 października ogłosiliśmy przetarg na inwestycję bardzo dużą, poważną, wymagającą dużej technologii, wiedzy i w ogóle to stacja uzdatniania wody w Grzegorzewie. Bardzo duże jest, szanowni państwo, zainteresowanie tą inwestycją i bardzo dużo pytań wpływa. W związku z tym, że potencjalni wykonawcy, czyli oferenci, zadają nam bardzo dużo pytań, posiłkujemy tutaj się fachową wiedzą przedstawicieli Zakładu Usług Wodnych oraz osoby, która wykonywała program funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji. Pamiętają państwo, że ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj i buduj. Czyli wykonawca, który zostanie wyłoniony w trybie przetargu, zaprojektuje, zaproponuje technologię uzdatniania wody i wybuduje tę stację.
Ze względu na to, że są to skomplikowana materia, przedłużyliśmy termin składania ofert do 10 listopada tego roku. Wielokrotnie mieszkańcy, państwo radni pytali, kiedy powstanie planowany sklep, więc uprzejmie wszystkich informuję, że starosta Kolski wydał decyzję, pozwolenie na budowę przy ulicy Torońskiej w Grzegorzewie powstanie ten sklep pod nazwą Dino Polska. Ja natomiast uprzejmie państwa radnych informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy 30% wartość działki, 30% wartości działki po przekształceniu wpłynie do budżetu. W tej kwestii została już dokonana wycena nieruchomości. Nieruchomość przed planem warta była 16 tysięcy, a po przekształceniu przez państwa radnych, czyli tak zwanym odrolnieniu tego obszaru, ta działka jest warta 159 tysięcy złotych. Tak wycenił to rzeczoznawca majątkowy. No i 30% tej wartości, tej różnicy wpłynie do naszego budżetu. W tej sprawie zostało wydane postanowienie. Będzie to wysoka rado kwota 42 tysięcy 900 złotych, która powinna wpłynąć jeszcze do budżetu naszej gminy w tym roku. Tak w postanowieniu wydaliśmy w terminie 14 dni. Szanowni państwo, na terenie naszej gminy realizujemy kompleksową aktywizację mieszkańców gminy. To jest szeroko opisane na stronie 4 i 5 mojej informacji. Tutaj pani Kamila przygotowała. Ja tylko chcę powiedzieć, że wartość tego projektu to jest 1 milion 13 tysięcy. Są pieniądze pozabudżetowe, że w ramach tych pieniędzy pracuje osoba i prowadzi projekt i że tutaj mieszkańcy naszej gminy mają prawa jazdy, kadry, płace, kursy, sprzedaż internetowa. Tutaj się zapisały osoby, kurs magazyniera. Wszystkie te osoby w tej chwili już są po kursach i każda z tych osób została skierowana na staż. Na stażu 3-miesięcznym osoby te otrzymują wynagrodzenie w wysokości 997 zł netto. I dodam drodzy państwo, że to wszystko jest finansowane ze środków pozabudżetowych. Udział gminy to jest taki, że dajemy możliwość pomieszczeń i tak dalej na te szkolenia, tak? Także pani Kamili bardzo dziękujemy za realizację, bo bardzo pięknie się tym zajmuje i już w tej chwili, drodzy państwo, jak macie osoby, które chciałyby się zapisać do kolejnego kursu, mamy kolejny etap i już pani Kamila zbiera chętnych. Mogą to być osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, a jeżeli ktoś się zarejestrował w Urzędzie Pracy, no to w tym czasie będzie musiał się wyrejestrować z tego względu, że tu jest pełne ubezpieczenie. Dlatego też zachęcam wszystkich mieszkańców państwa, którzy chcieliby przeszkolić się i u pani Kamilki Sędziak można się do tego drugiego etapu już zapisywać. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapisy przyjmuje pani Kamila Sędziak w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie. Drodzy państwo, posłużę się teraz króciutką prezentacją. Wiem, że trzeba informacje skracać, ale chcę pokazać z tego względu, co się dzieje na terenie naszej gminy. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, o budowie jazów na rzece Rgilewce. Powiem państwu z pełną odpowiedzialnością, że jest to bardzo duża inwestycja. To jest akurat, trwa budowa w Borysławicach Zamkowych przy linii PKP. Jakbyście państwo chcieli zobrazować, w którym miejscu. Bardzo, bardzo duża inwestycja na terenie naszej gminy, około 6 milionów złotych, także inwestycja, którą finansują Wody Polskie. Trwa budowa, to jest też w Borysławicach Zamkowych, tutaj w Borysławicach Kościelnych. Jadąc drogą krajową 92 można to obejrzeć, spojrzeć, widać tę inwestycję. Bardzo, bardzo imponująca. Drodzy państwo, i chyba najbardziej inwestycja, która jest już najbardziej zaawansowana, to tutaj w Barłogach też jadąc drogą powiatową możemy to zauważyć. Patrzę na pana radnego, ale tak, dobrze. Także trwają te cztery, budowa czterech jazów.
Szanowni Państwo, własnym kosztem, własnym sumptem, pracownikami urzędu wykonujemy remont kotłowni przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ocieplamy ten budynek, wymieniliśmy okno. Tutaj też ciągle podczas kontroli budowlanej były uwagi, dlatego też podjęliśmy taką decyzję, że sami to wykonamy i w tej chwili trwają prace. Na pewno ten budynek będzie ładniej wyglądał. Złożony był wniosek do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tutaj pani dyrektor biblioteki wspólnie z panem Krzysztofem złożyli wniosek na naprawę tych schodów. Szanowni Państwo, to Państwo w tyle widzicie podjazd, to do seniora, tak? Ale do biblioteki tego podjazdu nie mieliśmy. Napisaliśmy projekt, udało się. Obecnie wygląda to tak, wykonawca bardzo ładnie to wykonał, wartość tych prac to około 11 tysięcy. 100% sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem naszym jest zatrudnić osobę niepełnosprawną, w przeciwnym razie nie otrzymalibyśmy takiego dofinansowania i jest taka osoba zatrudniona. Z wydarzeń kulturalnych odbyło się międzypokoleniowe spotkanie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Pan dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych Tomasz Noszkiewicz spotkał się z seniorami w świetlicy w budynku naszej strażnicy w Grzegorzewie. Dziękuję druhom za udostępnienie. Jak Państwo widzą, również seniorki złożyły kwiaty przy tablicy pamiątkowej. Takie wydarzenia kulturalne też są potrzebne. Teraz nie ma już takiej możliwości. Pani dyrektor Agnieszka Malesza zorganizowała Noc Bibliotek. Wpisaliśmy się w ten program. Bardzo się cieszymy, ponieważ 20 dzieci zgłosiło się do Nocy Bibliotek. Fakt, że w tym roku dzieci nie, bo Noc Bibliotek łącznie z zajęciami podczas całej nocy, ale z racji tej było tak do godziny 22. Panie się zaangażowały, dzieci się pięknie zaangażowały. Dziękujemy pani dyrektor za zorganizowanie Nocy Bibliotek. Dla każdego z uczestników zakupiono pamiątkowe nagrody. Proszę bardzo, uśmiechnięci uczestnicy. Jeszcze raz się bardzo cieszę, że dzieci angażują się i pani dyrektor. Szanowni Państwo, jak wiemy, krwi nie da się wyprodukować, trzeba ją oddać, tak? Czyli pod hasłem łączy nas krew, która ratuje życie, zorganizowaliśmy 24 października tego roku wspólnie z PCK oddziału w Kole oraz z Krwiodawstwo z Kalisza, tak? Przepraszam bardzo, zapomniałam jak to się nazywa, bardzo przepraszam. Wspólnie z PCK i z przedstawicielami z akcji Krwiodawstwa z Kalisza zorganizowaliśmy ten pobór krwi. Zgłosiło się ponad 30 osób, jednak 26 oddało. Bardzo dziękuję pracownikom hali za to, że przygotowali w reżimie sanitarnym. Jak Państwo widzą, wszystko się odbyło w reżimie sanitarnym. A wszystkim mieszkańcom, którzy podarowali krew, dziękujemy bardzo w imieniu tych, którzy tak bardzo tej krwi potrzebują, szczególnie w czasie teraz, kiedy jest taka sytuacja w naszym kraju. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo pozwolą, tutaj jest taki mały filmik, bądźcie cierpliwi, posłuchajmy. Otóż mieliśmy pojechać do Poznania 19 po odbiór nagrody. Nagrody, bo nasza gmina wystartowała w takim konkursie najbardziej aktywni w Wielkopolsce. I bardzo się cieszę i chciałabym, żebyście Państwo poświęcili te 5 minut, Krzysio, tam czy 4 minutki tego nagrania. Wszystko odbyło się niestety zdalnie. Mieliśmy pojechać, ale sytuacja epidemiczna w kraju nam na to nie pozwoliła, a jesteśmy laureatami tej nagrody. Otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 8 tysięcy złotych. My jesteśmy na trzecim miejscu wśród tych wszystkich osób, które brały udział w tym konkursie na działania ekologiczne. I bardzo dziękuję, drodzy Państwo, naszej pani inspektor Wiolecie Wielińskiej, która po raz kolejny napisała skutecznie projekt. I dzięki temu mogliśmy odebrać tę nagrodę, no bezpośrednio jeszcze nie, bo jeszcze ta
takiej możliwości nie było. Natomiast filmik, który tutaj za chwileczkę Państwu przedstawimy, właśnie przedstawia tutaj też króciutko nas jako laureatów tej nagrody. Skutecznie napisany wniosek, jeszcze raz bardzo dziękujemy, a Państwa proszę o cierpliwość i obejrzenie tego filmiku. Jeżeli jesteśmy przy odpadach, dzisiaj będziemy również dyskutować na temat nowych deklaracji, które za chwileczkę pójdą do wszystkich naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, i też chciałam poinformować wszystkich już dzisiaj, że pod koniec listopada będziemy organizować na terenie naszej gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, czyli wszystko to, jakieś stare meble i tak dalej, które nam gdzieś tam zalegają w domach, proszę wystawiać. Oczywiście o terminie tej zbiórki będziemy Państwa wszystkich szeroko informować. Daty na tę chwilę jeszcze nie mamy. Drodzy Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to tyle z moich informacji. Zapraszam do dyskusji. Starałam się, żeby jak najkrócej. A teraz poproszę Pana informatyka o pomoc w włączeniu filmu, jeżeli mogę, Krzysiu. Przyszedł czas na wręczenie nagród od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach piątej już edycji konkursu Aktywni w Wielkopolsce. Laureaci otrzymają nagrody o łącznej wartości 45 tysięcy złotych. Oj, szkoda. Ilość zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki odpadami, jakie realizują m.in. samorządy województw, jest z roku na rok coraz większa, co jest wynikiem coraz wyższych standardów i coraz ambitniejszych celów stawianych przez prawodawstwo unijne, a w konsekwencji również krajowe. Doświadczenie organów administracji publicznej wskazują, że Panie sam panowie, przepis szanowni prawa państwo, no trudno, może nie wystarczyć, nie możemy by osiągnąć tego zakładane rezultaty. W ten sposób, bo po prostu, niezwykle ważna byś, jest też odpowiednia YouTube, edukacja, jest, wskazywanie i nagradzanie najlepszych działań i promowanie określonych zachowań. Dlatego też Województwo Wielkopolskie już od kilku lat jest współorganizatorem konkursu Aktywni Wielkopolsce, przeprowadzanego w ramach konkursu Puchar Recyklingu. Zaangażowanie w tego typu inicjatywę nie jest przypadkowe. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Od opracowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez monitorowanie procesu zbierania i przetwarzania odpadów inicjowanych przez gminy, aż do wydawania różnego rodzaju pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami przez poszczególne podmioty. W związku z tym pragniemy nagrodzić podmioty stosujące najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, promujące nowe rozwiązania w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów oraz prowadzące edukację ekologiczną na terenie województwa wielkopolskiego w dwóch głównych kategoriach. Gmina recyklingu, lider recyklingu. Pierwsze miejsce i nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymuje Alwater z Piły. Drugie miejsce zajęła gmina Kępno, która otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 9 tysięcy złotych. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 8 tysięcy złotych otrzymuje gmina Grzegorzew. W ramach konkursu przyznano także wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych w wysokości 6 tysięcy złotych, a otrzymali je Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie, Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina w Kaliszu, a także Związek Gmin Krajny w Złotowie. Zwycięzcą serdecznie gratulujemy. Z gminy Grzegorzew witam i pozdrawiam wszystkich. Drodzy Państwo, radością dla nas było otrzymanie informacji, że nasza gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie, który został zorganizowany przez firmę Abrys. Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Aktywni w Wielkopolsce dotyczącym gospodarki komunalnej, dotyczącym recyklingu i zbierania odpadów. Z radością i z wielkim bijącym sercem zamierzaliśmy wybrać się do Państwa w poniedziałek, ale cóż, COVID, że tak powiem, porządkuje nasze życie i pisze scenariusze. Dlatego też w imieniu gminy Grzegorzew
z powiatu kolskiego chciałam serdecznie wszystkim Państwu podziękować za inicjatywy, które Państwo organizujecie, że takie konkursy są organizowane, że gminy mogą w tych konkursach brać udział i to jest właśnie dla nas wielka motywacja. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom, sponsorom, wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego konkursu, a za wyróżnienie kapitule konkursu. Kłaniam się wszystkim Państwu i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Czy są jakieś pytania do wystąpienia Pani Wójt? Bardzo proszę. Ja mam pytanie Pani Wójt. Na ostatnim posiedzeniu komisji omawialiśmy te sprawy związane z dofinansowaniem szkół i między innymi było również wspomniane, że będzie dofinansowanie czy wymiana 5 okien w przedszkolu. Tej informacji tutaj Pani kieruje od tego. Czy to jest zadanie aktualne, czy nie? Przepraszam bardzo, jak najbardziej. Oczywiście. Tak, to zadanie jest aktualne. Te 5 okien zostanie, 7. 7 okien zostanie wymienione. Bardzo proszę, przepraszam, pominęłam. Tak będzie to wykonane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Szanowni Państwo, punkt 6. Daję Państwu możliwość występowania z interpelacjami i zapytaniami. Bardzo proszę. Pan Radny Uczyński, proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałbym się trochę odnieść do słów Pani Wójt, jakoby, że na początku roku w budżecie wieściliśmy jakiś tam czarny scenariusz, jakoby teraz widać, że jakoś finanse naszej gminy się układają. Tak jak na początku już roku nie marzyliśmy nawet o wymianie okien, teraz nawet już będzie ich 7. Widać tak samo, że już nasze inwestycje już skłaniają się, co w zeszłym roku było to niemożliwe, ku drogom powiatowym. Także gratuluję przede wszystkim, jeśli chodzi o drogę powiatową w Boguszyńcu. A także chciałbym nawiązać oczywiście do zebrania sołeckiego, gdzie tematyka dróg powiatowych, a między innymi drogi powiatowej w Bylicach była również poruszana przez mieszkańców. Zgłaszałem również interpelację w sierpniu dotyczące naprawy drogi poprzez załatanie ubytków. Moja interpelacja, ku mojemu zdumieniu, po powrocie z pracy spotkałem się z niebywałym szokiem, że tak powiem, że nie rozumiem, nie wiem, jak można po prostu wiem, że można było załatać te 3 dziury, 4, 5, ale żeby tak zdewastować tą drogę powiatową poprzez tą naprawę, to naprawdę mieszkańcy, cieszę się bardzo, że dzięki temu mieszkańcy zaczęli częściej nawiedzać swojego radnego na kawie, herbacie. Nie ma jakichś tam emocjonalnych bardzo rozmów, aczkolwiek insynuują, że jednak życie w miejscowości trochę się pogorszyło, ponieważ efekty dźwiękowe, a także już odczuwalne są widoczne po prostu. No. Nawet siedząc w kuchni, przyjeżdża tir, to już słyszę nawet i wszystkie swoje szklanki, które są po prostu w szafce. Także cieszy po prostu fakt, że droga powiatowa, która kieruje, która jest łączy Grzegorze z Tarnówką, będzie ukończona w 100%. I to bardzo cieszy, ponieważ to będzie pierwsza droga, którą gmina Grzegorze, powiatowa, którą gmina Grzegorze ukończyła w 100%. No i teraz na naszej ziemi, na gminie Grzegorzów, będzie też ukończyła w pełni pewnie droga Bogoszyniec
łącząca Grzegorza z Bogoszyńcem. Rozumiem, że po prostu jak na odcinek 2 km 200 to jest niewykonalne w Bylicach, ale także chciałbym prosić o uwzględnienie po prostu prośby mieszkańców i szczególnie mojej o uwzględnienie drogi w Bylicach jako przynajmniej w budżecie na 2022 rok. Argumentuję to po prostu przepustowością drogi, czyli ilością po prostu przyjeżdżających mieszkańców samochodów. Jest taka sama jak przez drogę w Bogoszyńcu. Jeśli chodzi o mieszkańców, którzy mieszkają przy drodze, jeśli chodzi o jedną drogę, tam są trzy domy zaraz przy drodze. U nas jest 30 numerów i niestety ci mieszkańcy to słyszą po prostu, co się dzieje na drodze, jak przyjeżdżają. A nie daj Boże, będzie wypadek i te tiry będą przyjeżdżać, no to już będą po prostu, no będzie przynajmniej nieciekawie. Sądzę, że po prostu przez te dwa lata nie wiem, czy da się po prostu wytrzymać, ale po prostu w przyszłym roku na pewno następne będą naprawy i na pewno będzie wyglądała ta droga jeszcze ciekawiej. Także jeśli chodzi o podpunkt drogi, myślę, że na tym bym skończył. Proszę o uwzględnienie mojego wniosku. Na pewno nie jest to możliwe na przyszły rok, bo być może jakoś ta kolejność, jeśli chodzi o drogi, się zmieni, zważywszy szczególnie na to, iż mieszkają przy tej drodze mieszkańcy. Także chciałbym skierować podziękowania dla pani wójt za zajęcie stanowiska w sprawie dostępności do służby zdrowia dotyczącej miejscowej przychodni i skierowanie pisma. Na pewno mieszkańcy będą zadowoleni z tego faktu. Z niecierpliwością czekamy po prostu za odpowiedzią. Także kończę swoją wypowiedź. Na każdym okręcie, pani wójt, musi być sceptyk, który po prostu nakłania i wzmaga resztę załogi do pracy. Także cieszę się, że sytuacja finansowa gminy jest taka, jaka jest obecnie, a co nie wyglądało na początku roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma więcej interpelacji. Wyjaśnienia i odpowiedzi na wniesione przez państwa interpelacje zostaną udzielone przed panią wójt w punkcie 18 obrad sesji. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Przepisy prawa oświatowego nakładają na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, a więc Radą Gmin, w terminie do końca miesiąca października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Uprzejmie informuję, że wójt gminy Grzegorzew wywiązała się z powyższego obowiązku i przedłożyła informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020. Informacja taka została państwu radnym przekazana. Na temat tego, jak funkcjonowały nasze szkoły w minionym roku szkolnym i jak funkcjonują obecnie, na temat tego, jakie w naszych szkołach występują potrzeby, szeroko dyskutowaliśmy na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Gminy 22 października. Problematyka dotycząca funkcjonowania szkół, zwłaszcza w czasie trwającej epidemii koronawirusa, była przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, które odbyło się 16 października bieżącego roku. Szanowni państwo, z problematyką dotyczącą stanu oświaty gminnej radni Rady Gminy zostali szczegółowo zapoznani. Niemniej jednak, z uwagi na to, że nasze obrady śledzą mieszkańcy, rodzice, uprzejmie proszę w tym momencie o zabranie głosu pana Wiktora Blocha, kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie, i przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za miniony rok. Bardzo proszę, panie kierowniku.
Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pani Wójt, drodzy uczestnicy sesji i mieszkańcy gminy. Chciałbym przedstawić w skrócie informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019-2020, w tym o wynikach egzaminów ósmoklasistów. Przedstawiony Państwu raport składa się z 9 głównych punktów, m.in. wychowanie przedszkolne, szkoły podstawowe, awans zawodowy, emerytury, finansowanie szkół prowadzonych przez gminę, dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli, pomoc materialna dla uczniów, dowóz uczniów, specjalna organizacja nauki, wyniki egzaminów klas ósmych szkół podstawowych. Teraz powiem kilka zdań do każdego z głównych punktów. I tak, gmina Grzegorzew w roku 19-20 była organem prowadzącym dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Grzegorzewie, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego z Ośki, przedszkole gminy w Grzegorzewie, dla szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach i dla szkoły podstawowej Jana Pawła II w Ulicach Kolonii. Działalność edukacyjną na terenie gminy prowadziły również w roku szkolnym placówki niepubliczne, czyli szkoła podstawowa w Borysowicach Kościelnych, a także niepubliczne przedszkole Misiuszatek. Co do wychowania przedszkolnego w gminie Grzegorzew. Wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 19 było objęte dzieci w wieku 3 do 6 lat. W minionym roku szkolnym dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie gminy, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola, były zapewnione miejsca w przedszkolach samorządowych. I tak mamy na terenie naszej gminy jedno przedszkole samorządowe, 6 oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Barłogach, w Bylicach i w Grzegorzewie, 1 oddział przy niepublicznej szkole podstawowej w Borysławicach. I teraz łącznie do wyżej wymienionych placówek w roku szkolnym 19-20 uczęszczało 173 dzieci w 11 oddziałach. Teraz dla porównania trochę kosztów, trochę dochodów, czyli dotacja od wojewody dla gminy w 19 roku wyniosła 173 972. 6 oddziałów przy publicznych szkołach i 3 oddziały w przedszkolu gminnym kosztowały gminę za 2019 rok 1 094 345 zł. 1 oddział przy niepublicznej szkole i przedszkole niepubliczne kosztowało gminę za 19 rok 213 066 zł. Kolejnym takim głównym punktem są szkoły podstawowe. Według stanu na dzień 30 września 2019 we wszystkich szkołach na terenie gminy w roku szkolnym 19 obowiązek szkolny realizowało 467 uczniów, w tym 425 w szkołach prowadzonych przez gminę jako organ prowadzących i 42 prowadzonych przez stowarzyszenie. Poszczególnie w zespole szkolno-przedszkolnym uczyło się 236 uczniów w 14 klasach, w szkole podstawowej Adama Mickiewicza 114 uczniów w 8 klasach, w szkole podstawowej Jana Pawła II w Bylicach 75 uczniów w 8 klasach, w niepublicznej szkole w Borysowicach uczyło się 41 uczniów w 8 klasach. I teraz subwencja oświatowa za 2019 rok dla gminy wyniosła 5 248 714 zł. Łącznie subwencja z dotacją wyniosła 5 422 686 zł. Oprócz tego należy doliczyć jeszcze 51 208 zł środków rezerwy oświatowej na doposażenie pracowni w pomocy dydaktycznej w szkole podstawowej w Barłogach, 143 801 zł subwencji oświatowej części ogólnej związanej z podwyżkami dla nauczycieli, 10 879 subwencji na odprawy dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, 41 tysięcy dotacji podręcznikowej, 14 tysięcy na realizację programu rządowego Aktywna Tablica i 121 tysięcy na pomoc socjalną dla uczniów. Łącznie można powiedzieć, że wszystko co związane z oświatą dochody wyniosły 5 805 831 zł. Dla porównania teraz wydatki. Wydatki na poszczególne szkoły kształtowały się następująco. Zespół szkolny w Grzegorzewie 3 271 590, szkoła podstawowa Adama Mickiewicza w Barogach 1 667 847, Jana Pawła II w Bylicach Kolonii 1 397 577 zł i w Borysowicach Kościelnych 425 927. Także wydatki na oświatę, czyli szkoły przedszkola 8 070 352 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć dowozy uczniów, dowozy uczniów niepełnosprawnych, koszty funkcjonowania ZAS-u, stołówek szkolnych i przedszkolnych, pozostałą działalność, pomoc materialną dla uczniów, czyli wyprawka szkolna, stypendia za wyniki w nauce, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, wynosi to około 938 tysięcy, czyli łączne wydatki zamykają się w kwocie 9 008 459 zł.
W 2019 roku zrealizowane zostały liczne projekty z pozyskanych zewnętrznych środków, między innymi można tutaj podać zakup 34 laptopów na łączną kwotę 114 988 zł, 100 000 zł na tę kwotę. Taka kwota została przeznaczona na remont, poprawę wizerunku kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Adama Mickiewicza w Barłogach. 21 tysięcy na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną pod nazwą Eko Dzieci Zbierają Elektrośmieci, a także nieodpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu dla szkoły podstawowej w Grzegorzewie. W gminie w 2019 roku mieliśmy 76,84 etaty przeliczeniowe nauczycieli w publicznych szkołach i przedszkolu oraz 12,12 etatu przeliczeniowego nauczycieli w niepublicznej szkole i przedszkolu. W roku szkolnym ze skutkiem finansowym od 1 września awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego uzyskał jeden nauczyciel, na mianowanego dwóch nauczycieli. Z uprawnień emerytalnych skorzystał jeden nauczyciel i jeden pracownik obsługi. Teraz odnośnie specjalnej organizacji nauki. Specjalna organizacja zajęć w roku szkolnym 19-20 została skierowana do uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia dla tych uczniów zostały zorganizowane na podstawie zaleceń wynikających z orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w poszczególnych szkołach prowadzonych przez gminę. Liczba uczniów z orzeczeniami kształtowała się następująco. W Barłogach 7 uczniów, w Bylicach 7 i w Grzegorzewie 1 uczeń. Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczącego się w szkole prowadzonej przez gminę zgodnie z zaleceniami zorganizowano zajęcia dodatkowe, a także część subwencji, ogólnej części subwencji oświatowej w związku z SON-ami wynosiła 520 059 zł. Kolejnym takim punktem mogą być wyniki egzaminów dla klas 8 w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie. Język polski średnia 53%, matematyka 34%, angielski 47%. W Barłogach 62,93% język polski, matematyka 32,67%, język angielski 40,93%. W Borysławicach język polski 60%, matematyka 44%, angielski 40%. Szkoła podstawowa w Bylicach język polski 58, matematyka 47, angielski 37, przy średniej krajowej polski 59, matematyka 46, angielski 54. Nie należy również zapominać, że rok szkolny 19-20 był rokiem wyjątkowym zarówno dla uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcji, pracowników, pozostałych pracowników szkół. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji od 12 marca 2020 do 26 czerwca wszystkie szkoły z terenu gminy działały w trybie zdalnego nauczania. Tradycyjny system klasowo-lekcyjny zastąpiony został lekcjami online oraz nauczaniem samodzielnym. Tak zwane zdalne nauczanie realizowano było przez różnego rodzaju e-panele edukacyjne, przez dzienniki elektroniczne, komunikatory Messenger, platformy Zoom. Poza tym nauczyciele do komunikacji wykorzystywali również z dziećmi, z młodzieżą Skype'a, Google Deska, e-podręczniki i inne, i wiele innych jeszcze. W czasie trwania pandemii i nie tylko dokonano w szkołach licznych prac konserwacyjno-remontowo-malarskich. Na łączną kwotę 43 762 zł doposażono placówki w pomocy dydaktyczne, interaktywne monitory dotykowe. Z pomocą środków rządowych z 2 grantów zakupiono 34 laptopy, które zostały przekazane wszystkim publicznym placówkom oświatowym z terenu gminy. Szkoły i przedszkola posiadają bogatą bazę pomocy dydaktycznych, ale wciąż rozwijająca się technika oraz wprowadzanie reformy oświatowej powodują, że wymaga ona dalszych nakładów i systematycznego unowocześniania. No, dziękuję Państwu za uwagę i proszę Państwa radnych o przyjęcie przedstawionej przeze mnie w skrócie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok. Dziękuję bardzo Panie Kierowniku. Czy są ewentualnie jakieś pytania? Nie widzę. Zatem Szanowni Państwo, przystąpimy do głosowania w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych i o wynikach egzaminu ósmoklasisty za 2019-2020 rok. Bardzo proszę o dokonanie aktu głosowania.
Dziękuję bardzo. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, została przez Radę Gminy przyjęta 12 głosami za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, realizując porządek obrad sesji, przedstawiam Państwu w tym momencie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok. Uprzejmie informuję, że artykuł 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nakłada na podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych, a więc i na mnie, obowiązek przedstawienia Radzie Gminy w terminie do dnia 30 października informacji o osobach i terminach złożenia oświadczeń majątkowych stwierdzonych w oświadczeniach nieprawidłowościach i działaniach podjętych w celu ich usunięcia. Wypełniając niniejszy obowiązek, uprzejmie informuję Państwa Radnych, co następuje. Wszyscy Radni Rady Gminy Grzegorzew, to jest pani Monika Borowska, pan Sławomir Czapowski, pan Janusz Dorabiała, pan Krzysztof Durkiewicz, pan Karol Dzierbicki, pani Izabela Kacperska, pan Rafał Kotkowski, pan Marek Lewandowski, pan Łukasz Łuczyński, pan Zbigniew Molicki, pani Anna Perkowicz, pan Janusz Sanigórski, pan Andrzej Sikorski oraz pan Michał Sucina. Oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku złożyli w terminie, to jest do dnia 31 maja 2020 roku. Jak wszyscy pamiętamy, termin ten w bieżącym roku z uwagi na epidemię koronawirusa został ustawowo o jeden miesiąc przedłużony, to jest z 30 kwietnia do 31 maja. Wszyscy Radni Rady Gminy oświadczenia majątkowe złożyli w dwóch egzemplarzach wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019. Realizując obowiązek nałożony artykułem 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, po jednym egzemplarzu złożonych przez Państwa Radnych oświadczeń majątkowych przekazałem do Urzędu Skarbowego w Kole. Zgodnie z artykułem 24 i ustęp 2 kopie złożonych przez Radnych Rady Gminy oświadczeń majątkowych przekazałem Wójtowi Gminy Grzegorzew. Podmioty dokonujące analizy złożonych oświadczeń majątkowych złożyły na adres Rady Gminy wymagane artykułem 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym informacje. I tak, Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22 września 2020 roku złożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych składanych przeze mnie oraz przez panią wójt gminy. Pan wojewoda zarówno w moim, jak i w oświadczeniu majątkowym złożonym przez panią wójt stwierdził braki. Pisemne wyjaśnienie w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości złożyliśmy. Jeżeli chodzi o analizę oświadczeń majątkowych radnych dokonywaną przez Urząd Skarbowy, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole pismem z dnia 6 października 2020 roku poinformował, że do Urzędu Skarbowego w Kole wpłynęły oświadczenia majątkowe za 2019 rok przekazane przez przewodniczącego Rady Gminy w ilości 14 egzemplarzy, przez wójta gminy Grzegorzew w ilości 9 egzemplarzy, przez wojewodę wielkopolskiego w ilości 2 egzemplarzy. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych, stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewykazaniu wszystkich dochodów, niewykazaniu wartości gospodarstwa rolnego. Oświadczenia majątkowe, w których stwierdzono nieprawidłowości, zostały skorygowane. Dziękuję Państwu Radnym za należyte i terminowe złożenie oświadczeń majątkowych. Jednocześnie pragnę wskazać na konieczność starannego wypełnienia swoich oświadczeń majątkowych, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości, braków w przyszłości. Szanowni Państwo, kolejny punkt 9. Przystępujemy do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na bieżący rok. Projekt uchwały w powyższej sprawie zostaliście Państwo Radni zaopatrzeni. Proponowane do wprowadzenia zmiany do tegorocznego budżetu zostały Państwu Radnym przedstawione na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych,
które odbyło się 22 października. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią skarbnik gminy Renatę Dopierałem i przedstawienie proponowanych do wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Pani Wójt, Szanowni Państwo. Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy Grzegorzew na 2020 rok są zgodnie z przedstawionymi zmianami na posiedzeniu wspólnych komisji stałych Rady Gminy Grzegorzew zmiany w zakresie zwiększenia dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego, wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Po stronie dochodów i wydatków poszczególne dotacje zostają przeznaczone zgodnie z dyspozycją dysponenta środków pana wojewody wielkopolskiego. Dalszymi zmianami zostaje objęta pomoc dla powiatu kolskiego na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. To będą dwa zadania: remont odcinka drogi powiatowej Grzegorzew-Tarnówka, przebudowa drogi powiatowej w Boguszyńcu, to jest zadanie inwestycyjne 1000 zł i remont odcinka drogi powiatowej Grzegorzew-Boguszyniec, też kwota 1000 zł. Dodam tylko, że zadanie inwestycyjne w Boguszyńcu i zadanie remontowe w Boguszyńcu to będzie nowa uchwała w sprawie udzielenia pomocy, zaś remont odcinka drogi powiatowej Grzegorzew-Tarnówka, uchwała zmieniająca udzielenie pomocy dla powiatu kolskiego. Dokonano zmian w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy Grzegorzew polegającą na przesunięciu między paragrafami dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zespole szkolno-przedszkolnym, zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół w Grzegorzewie, gminnym ośrodku pomocy społecznej w poszczególnych jednostkach oświatowych i gminnej bibliotece publicznej. W wyniku wprowadzonych środków i zadań dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 854 055 zł i 98 groszy do kwoty 29 343 326 26 i 21 groszy. Zaś wydatki budżetu zwiększono o kwotę 854 055 i 98 zł do kwoty 29 042 326 i 21 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 743 500 do kwoty 2 473 755 zł. Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym i w załączniku związanym z dotacjami. Szanowni Państwo Radni, uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały przeze mnie przedstawionej. Ja mam pytanie, bo tutaj w tych zadaniach inwestycyjnych drugi punkt, o czym się dzisiaj dowiadujemy, to jest rozdział w dziale 600, to jest projektowe nowe zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej. To była droga przy... To są... Mogę? Wspólnie z panią skarbnik. Wysoka Rado, to są te zadania, które były wykonywane wcześniej podczas remontów. Pamiętają państwo, jak otrzymaliśmy zgodę na zapłacenie tych długów, tak? To jest droga, jak jedziemy za mostem w prawo, w Przybyłowie, to jest nasza droga. I tam wniosek mieszkańców Skobielic, którzy jeżdżą tą drogą, był, dobrze mówię, panie kierowniku? Tak. Tak. To są te remonty, pani radny. Tak samo w miejscowości Czarnówka. A tutaj pani skarbnik wspólnie z panem kierownikiem wprowadzili to zadanie jako zadanie inwestycyjne, Wysoka Rado, po to, żeby nam, wie pan radny, o co, wiecie państwo, państwo wiedzą, o co chodzi. Porządkujemy budżet, tak jak słusznie zauważył tutaj. Tak. To jest nasza droga. Tak.
To jest nasza droga. Kiedyś otrzymaliśmy, jak była powódź, na nią też pieniądze zewnętrzne. Tak. No właśnie nie. Na naszym terenie. Tak. Droga jest granicą. Tak. Bardzo proszę. Dziękuję pani skarbnik. Jeżeli nie ma więcej pytań, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że Rada Gminy Grzegorzew jednomyślnie 12 głosami za podjęła uchwałę nr 24 na 147 na 2020, na podstawie której zostają wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej na 2020 rok. Punkt 10 porządku obrad sesji dotyczy podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 22 na 126 na 2020. Z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy gminą Grzegorzew a powiatem kolskim. Podjęcie uchwały ma na celu zwiększenie kwoty planowanej dotacji dla powiatu kolskiego, co w efekcie pozwoli na wykonanie planowanego remontu odcinka drogi powiatowej Grzegorzew-Tarnówka. Dyskutowaliśmy na ten temat na ostatnio odbytym posiedzeniu wspólnym komisji. W projekt uchwały w powyższej sprawie zostaliście państwo radni zaopatrzeni. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że uchwała nr 24 na 148 na 2020 została przez Radę Gminy Grzegorzew podjęta jednomyślnie 12 głosami za. Tym samym Rada Gminy zdecydowała o zwiększeniu pomocy finansowej dla powiatu kolskiego. Dziękuję państwu radnym. W punkcie 11 pod obrady Rady Gminy przedkładany jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy gminą Grzegorzew a powiatem kolskim. W projekt uchwały w powyższej sprawie państwo radni zostaliście zaopatrzeni. Proponowana do udzielenia pomoc dla powiatu stanowi udział finansowy naszej gminy w opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w Boguszyńcu, które to zadanie planujemy wspólnie z powiatem kolskim zrealizować w 2021 roku. Ustalenia w tej sprawie omówiliśmy i podjęliśmy na posiedzeniu wspólnym komisji odbytym 22 października. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, bardzo proszę o dokonanie aktu głosowania w powyższej sprawie. Dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że uchwała nr 24 na 149 na 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy gminą Grzegorzew a powiatem kolskim została podjęta 12 głosami za. Szanowni państwo, przechodzimy. Nie, 148 była poprzednia. Ta jest 149, panie Zbyszku. Są dwie różne uchwały, tak. 148 i 149. Też może literówka. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 12.
Punkt ten jest zasadniczym celem odbywania dzisiejszej sesji i dotyczy uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywały będą na terenie gminy Grzegorzew w 2021 roku. Projekty uchwał w sprawie ustalenia stawek podatkowych na rok przyszły zostaliście Państwo radni zaopatrzeni. Problematyka ta była przedmiotem ostatnio odbytego posiedzenia wspólnego komisji. Uprzejmie informuję, że radni Rady Gminy Grzegorzew podjęli decyzję o utrzymaniu stawek podatków i opłat lokalnych na dotychczasowym poziomie. Podjęli decyzję o ich niepodwyższaniu. Dotyczy to wszystkich rodzajów podatków, to jest podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej. Szanowni Państwo, zgodnie z porządkiem obrad sesji przystąpimy do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania nad projektem powyższej uchwały. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Na podstawie głosowania stwierdzam, że uchwała nr 24/150/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok została przez Radę Gminy podjęta 12 głosami za. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do dyskusji nad kolejnym projektem uchwały, pragnę poinformować, że w roku przyszłym obowiązywały będą takie same jak obecnie zwolnienia w podatku od nieruchomości, które dotyczyły będą. Przedstawię. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części nie stanowiące własności gminy, a zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej, za wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz grunty, budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wyjaśniam, że podjęta w ubiegłym roku uchwała w tej sprawie skonstruowana została w taki sposób, że nie zachodzi konieczność jej corocznego podejmowania. Podjąć uchwałę będziemy musieli w sytuacji, gdy będziemy zmieniać zakres przysługujących zwolnień. Szanowni Państwo, punkt 13 dotyczy projektów uchwał w sprawie obniżenia ceny skupu jednego kwintala żyta, która przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w 2021 roku. Przedłożony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały zakłada obniżenie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2021 z kwoty 58,55 zł do wysokości 54 zł za jeden kwintal. Tak jak wcześniej informowałem, stawka ta zostaje utrzymana na obowiązującym aktualnie poziomie. Informuję, że proponowana stawka ceny żyta uzyskała pozytywną opinię Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole. Obowiązek uzyskania opinii Izby Rolniczej w przedmiotowej sprawie nakłada na Radę Gminy ustawa o izbach rolniczych. Szanowni Państwo, czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o dokonanie aktu głosowania. Dziękuję.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że Rada Gminy Grzegorzew 12 głosami za podjęła uchwałę numer 24/151/2020. Tym samym zdecydowała o obniżeniu do kwoty 54 zł ceny jednego kwintala żyta, która stanowiła będzie podstawę do obliczania podatku rolnego w gminie Grzegorzew w roku 2021. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt 14 sesji dotyczy podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej. Projekt uchwały w powyższej sprawie Państwo radni zostaliście zaopatrzeni. Został on również omówiony na posiedzeniu roboczym Rady Gminy. Także i ten projekt uchwały przewiduje utrzymanie stawek opłaty targowej na obowiązującym aktualnie poziomie. Bardzo proszę, czy są pytania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o przystąpienie do głosowania, a tym samym informuję Państwa, że na podstawie artykułu 25a ustawy o samorządzie gminnym z głosowania nad uchwałą wyłączony zostaje pan Andrzej Sikorski, który pełni funkcję sołtysa Borysławic Zamkowych, a więc jest wskazany na inkasent opłaty targowej. Bardzo proszę pana radnego Sucina o oddanie głosu. Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Gminy jednomyślnie 12 głosami za podjęła uchwałę numer 24/152/2020 w sprawie opłaty targowej, która będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku. Przedmiotem obrad punktu 15 sesji, Szanowni Państwo, jest projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grzegorzew. Projekt regulaminu zostaliście Państwo radni zaopatrzeni. Czy na temat projektu są jakieś pytania? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, bardzo proszę o dokonanie aktu głosowania. Dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że uchwała numer 24/153/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grzegorzew została przez radę gminy podjęta 12 głosami za. Dziękuję Państwu radnym. Punkt 16 sesji przeznaczony jest na uchwalenie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Projektowane wzory deklaracji zostaliście Państwo radni zaopatrzeni. Rozmawialiśmy na ten temat na ostatnio odbytym posiedzeniu. W tym przedmiocie podejmować będziemy dwie uchwały, to znaczy jedną uchwałę dotyczącą wzorów deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych oraz odrębną uchwałę dotyczącą deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Czy na temat projektów wzorów deklaracji macie Państwa pytania? Bardzo proszę.
Nie widzę, także w pierwszej kolejności poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grzegorzew. Bardzo proszę o dokonanie aktu głosowania. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że uchwała nr 24/154/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grzegorzew została przez Radę Gminy Grzegorzew podjęta 12 głosami za. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uprzejmie proszę Państwa radnych o dokonanie aktu głosowania. Dziękuję bardzo. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że Rada Gminy Grzegorzew 12 głosami za podjęła uchwałę nr 24/155/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Punkt 17 porządku obrad dzisiejszej sesji dotyczy wyrażenia przez Radę Gminy opinii w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Do wykonywania powyższej czynności Rada Gminy zobligowana jest umową wykonawczą, jaką w grudniu 2011 roku nasza gmina zawarła z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Propozycję cennika opłat na 2021 rok przedłożoną przez Pana Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zostaliście Państwo radni zaopatrzeni. W związku z tym, że ceny opłat za poszczególne frakcje odpadów nie ulegają zmianie oraz że nie były podwyższane od 2018 roku, wójt gminy złożyła propozycję pozytywnego zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok. Bardzo proszę Pani Wójt. Przewodniczący, chciałam tylko Szanowni Państwo Radni i Szanowni Mieszkańcy powiedzieć, że to co Pan Przewodniczący teraz przed chwileczką uzasadniał i przeczytał, może tak dla przypomnienia podam, że od 3 lat płacimy następujące wartości za 1 tonę. Szanowni Państwo, za zmieszane 320 zł, za popiół 124 zł za tonę, za szkło i plastik 1 zł. Poprosiłam o głos Pana Przewodniczącego, drodzy Państwo, dlatego, że jest ku temu teraz okazja, abyśmy wszyscy zebrali się i zaapelowali do naszych mieszkańców o segregowanie odpadów. Tak, 1 zł, szkło, plastik. A spójrzcie Państwo, zmieszane 320 zł. I przed chwileczką, Wysoka Rado, przyjęliście wzory deklaracji. Są bardzo ładnie opracowane przez naszych pracowników i bardzo czytelne. W deklaracji, którą Państwo przed chwileczką przyjęliście, dodajemy punkt dotyczący kompostowników. Pamiętają Państwo, tak? Czyli kompostowniki, a o opłatach będziemy dyskutować. Czyli jeszcze raz, 320, 124 i 1 zł. Prosimy bardzo wszystkich, aby segregować odpady, a teraz mamy obowiązek wszyscy. Już nie ma innej możliwości. Wszyscy musimy już segregować te odpady. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczący za udzielenie głosu. Tak jak wspominałam, od 3 lat stawki są takie same. Dziękuję bardzo. Także Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy, którzy śledzicie obrady sesji, nie będzie możliwości już oddawania odpadów niesegregowanych. Segregowanie będzie już obowiązkiem
na dotyczącym nas wszystkich. Myślę, że to jest słuszne podejście. Nie będzie już tych odpadów mieszanych. I tym samym uważam, że no jest to z korzyścią i dla środowiska, i dla gminy, no i oczywiście dla mieszkańców, bo jednak opłaty będą dużo mniejsze niż od odpadów zmieszanych. Tak? Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu. Dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że cennik na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20, odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, przez Radę Gminy został przyjęty i zaopiniowany pozytywnie. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, punkt 18 daje możliwość pani wójt odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Bardzo proszę pani wójt. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Interpelacja pana radnego Łukasza Łuczyńskiego dotyczyła drogi powiatowej i sytuacji, w jakiej mieszkańcy znajdują się, o czym też istotnie, tak jak pan radny powiedział, mówiliśmy podczas zebrania w Bylicach. Panie i panowie radni, tak pomyślałam sobie, szykując się do odpowiedzi panu radnym na interpelację pana radnego, że jeżeli w budżecie 2021 roku zapiszemy 300 tysięcy złotych pomoc dla powiatu, a na przykład nakładka w Boguszyńcu myślę, że będzie mniejsza, bo Wysoka Rado, my w budżecie zabezpieczymy 300 tysięcy. Powiat wtedy daje 200. Czyli mamy 500 000 razem 500 tysięcy, dwa budżety. Także ten pomysł, żeby dokumentację wykonać w tym roku na drogę w Boguszyńcu, to jest dobry i dziękuję wam, drodzy państwo, że przyjęliście tą uchwałę szybciutko. Już ją zawieziemy teraz do zarządu powiatu, do pana starosty i powiadomimy naszego członka zarządu, pana Waldemara, żeby o tym wszystkim już wiedzieli jutro. I myślę sobie, że może, no trudno mi teraz powiedzieć, jakie to będą koszty, że może w przyszłym roku Wysoka Rada podejmie taką decyzję, że chociaż fragment, bo tam jest ponad 2 kilometry, także dużo. To panie radny Łukaszu, panie Łuczyński, no moja taka odpowiedź. Wszystko zależy od tego, jak te będą koszty układały się, patrząc przez pryzmat chociażby obecnych wyższych wydatków. Natomiast chciałam też panu serdecznie podziękować za słowa, za dobre słowa skierowane pod naszym adresem. Bardzo dziękuję. To bardzo miłe i budujące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, punkt 19. Wolne wnioski i głosy. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Bardzo proszę pani wójt. Bardzo dziękuję. Wysoka Rado, dzisiaj otrzymaliśmy informacje od pani minister Maląg, ministra rodziny i polityki społecznej. Nie zdążyliśmy tego wszystkiego zapisać w informacji o mojej pracy. Mam tutaj przed sobą materiał, który przyszedł dosłownie jeszcze nie tak dawno. Na pewno państwo słyszą w telewizji czy w innych tak, dziękuję pani Zbyszku, środkach przekazu o uruchomieniu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia taki solidarnościowy system wsparcia. I czytając teraz podczas nawet sesji, drodzy państwo, szybciutko, że gminy mogą do tego programu przystąpić. W czym rzecz? Chodzi o to, abyśmy wokół siebie rozejrzeli się na osoby starsze, samotne.
Jest to program Wspieraj Seniora. Program w swej istocie zakłada organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych. Dotyczy to osób powyżej 70 roku życia. Poprosiłam panią Anię z ewidencji ludności, aby policzyła, ile mamy 70-latków na terenie naszej gminy, i tak szybko pani Ania mi policzyła, że ponad 660 osób to są osoby w wieku 70 lat, tak? Czy powyżej, Kasiu? 639 osób, ale są jeszcze, no wiadomo, bo my tak co 10 lat, Kasiu, ale jeszcze 80-latki i tak dalej. Program, drodzy państwo, wspiera nas, tak, od 70 roku życia wzwyż. I chodzi o to, abyśmy rozejrzeli się wokół siebie. Jest specjalna infolinia uruchomiona, my o tym wszystkim będziemy naszych mieszkańców informować, ale pragnę się podzielić właśnie z państwem radnymi i z osobami, które nas słuchają, żeby wokół siebie się rozejrzeć i zgłaszać takie osoby. Na czym polega ten program? Na wykonywaniu zakupów czy odwiedzaniu tych osób. No, odwiedzanie to będzie bardziej trudne, ale na pewno na wsparciu w postaci chociażby lekarstw, zakupów. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ten cel, z tego co mi tu pani dyrektor przyniosła szybciutko, dostaniemy 13 800 zł. Program jest, szanowni państwo, realizowany od 20 października do końca grudnia tego roku. Można też kogoś zatrudnić nawet w ramach tych pieniędzy, kogoś na zlecenie, bądź powierzyć to zadanie organizacji pozarządowej, która by się zechciała, jakieś stowarzyszenie powiedzmy. Możemy zaangażować strażaków też. A naszym zadaniem na tę chwilę jest, drodzy państwo, zorientować się, jaka liczba osób starszych będzie potrzebowała takiej pomocy. To tak pokrótce tyle, jeśli chodzi o wsparcie seniorów w ramach rządowego programu Wspieraj Seniora. Może tak powyżej 70, czy teraz właśnie nie wiem, Ladorudzek 21 osób, ale to jest powyżej 70 roku życia, tak? W Tarnówce 44 osoby, w Grodnej 23 osoby, w Borysławicach Zamkowych 34 takie osoby mamy, w Borysławicach Kościelnych 34 też, w Bylicach 35, w Bylicach Kolonii 27, w Zabłociu 32, w Boguszyńcu 16 osób, w Kiełczewku 19, w Barłogach 62 osoby, w Ponentowie Dolnym 66 osób i w Grzegorzewie 226 osób powyżej 70 roku życia. Razem w całej gminie 639 osób. Myślę, że z tych osób, panie, panowie radni, drodzy państwo, będą osoby, które będą chciały takiej pomocy. Z tego, co w tym programie zauważyłam, to taka osoba, jeżeli zadeklaruje, że z domu nie będzie wychodziła, wtedy zgłasza się na infolinię. Jest specjalny program, który od razu tego mieszkańca, że tak powiem, ułoży, gdzie to jaka gmina, i szybciutko przez tę aplikację tego programu dany ośrodek pomocy społecznej otrzyma wiadomość, że na przykład mieszkaniec Grzegorzewa, Bylic, czy Grodnej, czy Ponentowa zgłosił się i potrzebuje pomocy. My to wtedy te dane zaczytujemy i podpisujemy teraz takie oświadczenie, że będziemy uczestnikiem tego programu. Jest to, drodzy państwo, świeża informacja. Rozejrzymy się wokół siebie, a na ten cel rząd wesprze gminę kwotą 13 tysięcy złotych. Zaznaczam, że to nie są pieniążki na zakupy, tylko to są pieniądze na realizację tego programu. Czyli na paliwo, na to, żeby możemy kogoś zatrudnić. Wszystko zależy, drodzy państwo, od ilości osób, które się tutaj zgłoszą. To w wolnych wnioskach, panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś wnioski? Nie ma. Szanowni państwo, stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany.
Bardzo dziękuję wszystkim za udział oraz wszystkim Państwu za śledzenie dzisiejszych obrad za pośrednictwem mediów. Dziękuję obsłudze technicznej. Tym samym zamykam obrady dzisiejszej sesji Rady Gminy Grzegorzew. Dziękuję bardzo.